Witam Was, docent polskiej minibrowary.pl i z hopinews.com. Jesteśmy w samych kraftach, tradycyjnie w samych kraftach, bo Szpunt sobie wybrał właśnie ten lokal na swoje premiery. To już jest Wasza trzecia premiera w tym miejscu. Tak, dokładnie. I tym razem podwójna. Tym razem podwójna. No i chłopaki, powiedzcie, co dzisiaj premierujemy? W dniu dzisiejszym będą to dwie apy, różnią się, ekstrakt jest ten sam, alkohol ten sam, różnica jest w zasypie i w chmieleniu. Summer Ale jest piwem o goryczce około 40 IBU, natomiast Master Explorer goryczkę ma wyższą. Około 60 IBU. Okej, czyli te nazwy, Summer Ale, a Summer drugie? Time. Summer time. Okay. I Master Explorer. Exploder. Okej, rozumiem, cały czas jesteście w słynnym Korebie. Tak, dokładnie. To była niesamowita sprawa. Za drugim razem, niestety wtedy nie mogłem być na premierze i chłopaki zrobili American Vita. Ja to piwo spróbowałem kilka dni później i urzekła mnie jego cytrusowość, właśnie czystość totalna. Czy wy też byliście zaskoczeni tym American Vitem, że on tak fajnie wyszedł? Chcieliśmy po prostu zrobić takie piwo, więc... Zaskoczeni nie byliśmy. Nie byliśmy zaskoczeni. Robiliśmy wszystko, żeby takie piwo wyszło. Okej, ja tutaj nie będę oszukiwał, że będę wąchał po raz pierwszy, ponieważ było niesamowite obrywanie burzy w Warszawie. Dotarłem do samych kraftów. Chłopaki poczęstowali od razu tymi swoimi piwami. Nie wiedziałem, które jest które i teraz właśnie też nie wiem, które jest które. I to było tak. Tutaj mamy... troszkę masła, tutaj jest masło, a tutaj... Tak, tutaj jest bardzo fajny aromat właśnie cytrusów od chmieli amerykańskich. Goryczka bardzo wyrazista. Ja już wypiłem kilka łyków tego piwa i ja się pytam, czy tutaj... Pamiętasz, jak było na samej premierze pierwszego piwa, czy tutaj nie jest zbyt duży udział Magnuma? Bo naprawdę ta goryczka jest dosyć wyrazista i troszkę zalegająca. Czy znowu ten Magnum? Tak, no na goryczkę jest Magnum. Jest Magnum. Jest Magnum. No więc zgłaszam ten postulat, żeby jednak... Znaczy Magnum tak, tylko może nie aż takiej ilości, bo APA dla mnie ma być piwem rzeźkim, ożywiającym, sama nazwa mówi, summertime, a tutaj ta goryczka w tym piwie... Aromat jest fajny, ale goryczka jest zbyt troszkę mocna. Natomiast to piwo tylko powąchałem, właśnie jest dwuacetyl, jest masło, a ty mówisz jeszcze, że goryczka jest jeszcze wyższa, tak? To przepraszam bardzo. O, w międzyczasie. Browar bis. Całkowicie nie zgadzam się ze stwierdzeniem docenta, który mówi, że tu jest jakaś zalegająca i bardzo w miarę nieprzyjemna goryczka. Summertime masz. Mam summertime, tak. Dokładnie. Jest to znakomite piwo, świetne. Właśnie ta goryczka jest rewelacyjna, bardzo fajna, wyraźna, niezalegająca, wystawiająca bardzo miły posmak. Jest to świetne, ożywiające, pełne piwo z bardzo dobrą goryczką. Nie zgadzam się z docentem. Wszystko to chcieliśmy powiedzieć, powiedziałeś ty. Za nas. Okej, okay, znaczy rzeczywiście, jeżeli by porównywać te dwa piwa, no to tutaj. Tutaj to dopiero rzeczywiście jest taka męcząca, zalegająca goryczka. Nie przestaje, że aż taka męcząca, nie, więc, nie. Nie, no rzeczywiście to piwo, sorry, odkładam na półkę. I wracam do Summertime'a, który został już nalany w odpowiedniej objętości. Panowie, skąd taka różnica? To znaczy... Skąd różnica w obydwu piwach, nie? Że jedno jest właśnie bardzo dobre w aromacie cytrusowe. Goryczka, jak Zytek mówi, całkiem do przyjęcia. Natomiast w drugim piwie, znaczy ja rozumiem, że tam było mocniejsze chmielenie, tak? Tak, okay. Miało być. Natomiast dlaczego dwuacetyl wyszedł? Piwo fermentowało nawet dłużej. Wydawało nam się, że już nie ma dwuacetylu. Poszło na leżak. Leżakowało jeszcze dłużej od summertime'a, a pomimo wszystko gdzieś wyszedł ten dwuacetyl. No. Czyli nam czas to nie sprzyja. Paradoksalnie. No widocznie tak. Tamto piwo zostało szybciej zlane na leżak. Pogonione nawet, żeby szybciej. Pogonione nas nawet. Czyli zestresowało się. Prawdopodobnie pierwsze się zestresowało. Czy tam gdzieś z diacetyl było wszystko... A, bo pogoniono was i ono krócej, summertime. Tak, summertime tak. Krócej był na fermentacji i w sumie też na leżaku też był krócej, bo był rozlewany w tym samym czasie. No, czyli
generalnie zgodnie ze sztuką mówi się, że APA to jest szybkie piwo, tak? Szybka fermentacja, szybkie leżakowanie i co się okazuje i wychodzi dobrze. Natomiast kiedy APA dacie w dniach, jak to było? Różnica w ważeniu była około tygodnia. Tydzień, tak. I mniej więcej tyle samo na znaczy nie chodzi mi o różnicę, tylko w sensie ile fermentował Summer Ale? Summertime. Nie pamiętam, tych ile mam zapiski, ale z głowy nie powiem. Około 7 dni. Razem. Nawet chyba krócej. No i potem kilka dni na dojrzanie. Czyli master... Dłużej? Master jeden dzień dłużej fermentował. A, no to nie jest to różnica. Nie jest to różnica, tak, dokładnie. Co jest ciekawe, piwo Summertime było robione na tych samych drożdżach, które Master Exploded. Nawet na... Suche. Tak, suche drożdże. I wykorzystaliśmy te same drożdże. To nie było to, że zasypaliśmy po prostu, tylko to były drożdże z tego zużyte do drugiego piwa. I w jednym piwie jest diacetyl, w tym pierwszym, natomiast w drugim, jak widzisz, nie ma. No to i... są uroki piwowarstwa, że myślisz o tym. No ale klątwy Koreba generalnie nie ma, no bo wasz American Wheat potwierdził to, że w Korebie można uważać świetne piwo. I American Wheat absolutnie był świetnym piwem. Bez żadnych wad, naprawdę rewelacja. No mówię, w Summertime troszkę ta goryczka jest zbyt intensywna, no ale okej, to jest moje odczucie, że tak się nie zgadza. Czy to jest piwo niedawno było rozlewane, na pewno się ta goryczka ułoży z czasem. To piwo było rozlewane 2 dni temu. Okej. Ona na pewno się ułoży. Kiedy kolejna premiera? No, jeszcze nie wiem. Na razie zastanawiamy się jeszcze. To jest troszeczkę tak hardkorowo, do skoku. Dobrze, no to podoba mi się ta odpowiedź, ponieważ są głosy, ile tych premier, niech browary wracają do piw udanych, a według mnie American Wheat jest absolutnie świetnym piwem. Czołówka polskiego piwowarstwa rzemieślniczego. Kurczę, powtórzcie to. Jak będzie chmiel, to powtórzymy, natomiast są teraz problemy. A na czym był American Wheat robiony? Citra, Amarillo i Centennial. Nie ma Citry, nie ma Amarillo. Mamy swoje domysły. No ale wyszło to na dobre, naprawdę. Znaczy wyszło na dobre, bo wtedy te chmiele mieliśmy. Teraz jest po prostu z dostępnością problem. Między... I Magnumem trzeba zastępować. Tak. No także Magnum... No tam było na aromat te chmiele. No tak. Ale słuchaj, ale czy w American Wheat był Magnum? Oczywiście. Był. No dobra. No dobrze. W takim razie Summertime polecam jak najbardziej. Z Masterem to jest dla ludzi, którzy mają takie bardziej kubki smakowe wypalone i oni tam będą to sobie goryczkę mogli... Znajdą się caty, co im będzie za mało. No tak, no zawsze są takie jednostki. Dobra panowie, ja mam nadzieję, że jeszcze tutaj spróbujemy, zapowiedziałeś, tak. Risa dwuletniego. Tak, dwuletniego Risa, który zajął pierwsze miejsce na konkursie żywieckim Biofilia. No piwo rzeczywiście było tak, ważone w 2013 roku w listopadzie. I on zajął miejsce? Pierwsze. Także będzie degustacja, spokojnie. Także na razie apy. Jacek, czekaj. Hoppynews.com. News from the world of Polish craft beer.